Witam Was, kochani, na dzisiejszej rampowej, otwartej, najwspanialszej, cudownej platformie internetowej. Dzisiejsza lekcja aktorstwa. Zapraszam. Dzisiaj będziemy kontynuować temat technicznego wydobycia różnych efektów scenicznych. Ostatnio mówiliśmy dużo o śmiechu. Próbowaliśmy sobie różnego rodzaju wydobycia śmiechu, zarówno śmiechu bardziej nosowego, jak i tego, można powiedzieć, groźnego, niczym czarownice. I dzisiaj się zajmiemy, zgodnie z obietnicą, płaczem. Pamiętajmy, że to są zajęcia stricte techniczne. Ja Wam teraz nie będę kazała płakać tutaj rzewnymi łzami, podkładać sobie różnych intencji, które będą powodowały, że będziecie płakać, bo tak oczywiście na scenie jest, że jeżeli mamy płakać wiarygodnie i ma nam w to widz uwierzyć, to musimy sobie zbudować tematy, podłożyć taką intencję, żeby nasze ciało zareagowało organicznie i płakało, żeby ciało poczuło to, że musi pójść do mózgu sygnał, że nagle zaczną nam lecieć łzy, zaczniemy smarkać, nasza buzia zrobi się czerwona, czyli tak jak w życiu, to jest całkowicie normalne. I potem, po takim płaczu czy zagraniu histerii, gdzie możemy połączyć płacz z krzykiem, nawet ze śmiechem, to nasz organizm będzie zmęczony, bo organizm nie wie, że my gramy. Organizm robi to naprawdę i robi to w danym momencie tu i teraz. Ale dobrze, tyle o tym, ja będę to wszystko zawsze powtarzała, że my musimy być tu i teraz naprawdę. No nie ma czegoś takiego, że ciało sobie myśli, och, to jest techniczne. Owszem, istnieją sposoby, że jak już ktoś umie raz płakać, drugi raz płakać, trzeci raz płakać, to już nie musimy sobie tam podkładać nie wiadomo jak ciężkich tematów, czy korzystać z naszego życia prywatnego, czego ja nie jestem fanką, ale czasami, jak to mówię, whatever works, czyli cokolwiek pomaga. Czy z kolei nabudujemy sobie taką intencję ze sceny, to jeżeli już mamy to opracowane i wiemy, jak nasze ciało reaguje, to jest jak z tańcem. Jak raz się nauczymy czegoś, to nasze ciało sobie to przypomni i już reaguje. Nie musimy się nakręcać, tam katować, żeby się nagle popłakać. Po prostu jest to tak. Ale to jest troszkę już wyższa szkoła jazdy. Dzisiaj się zajmiemy płaczem scenicznym. Jak płakać, żeby, będę o tym też ciągle mówić, żeby nasze gardło było bezpieczne, jak wywoływać różne efekty dźwiękowe. Zacznijmy sobie od ćwiczenia. Pamiętajmy, że te ćwiczenia dzisiaj będą bardzo dziwne. I tak jak ostatnio, dziękuję Ci, Wiktoria Raszyńska, za Twój filmik, gdzie przysłałaś swój śmiech i w tle był mój śmiech, było to bardzo zabawne. Naprawdę bardzo Ci za to dziękuję. Dzisiejsze zajęcia też będą dziwne. Nie bójmy się tego, że jesteśmy dziwni. Nie bójmy się tego, że będziemy wyglądać głupio, albo będziemy robić coś głupiego. Nie. Nie ma nigdy nic głupiego. Tak jak ja pracuję z małymi dziećmi i wyciągam język i robię z nim różne dziwne rzeczy. I dzieci się nie boją. I Wy też się nie bójcie. Zacznijmy sobie ćwiczenie od tak zwanych płaczek. To jest ćwiczenie bardzo często robione na zajęciach z dykcji, z wymowy w szkole teatralnej. Kiedyś może nie traktowałam go poważnie, ale jest całkiem niezłe. Naprawdę, jeżeli chodzi o rozgrzanie naszych rezonatorów. Wiemy o tym, że na pogrzebach, na przykład w Hiszpanii, są tak zwane płaczki etatowe, czyli chodzą baby i płaczą, i tam się zanoszą i lamentują. No to my teraz w takim razie zaczniemy sobie lamentować. Możemy sobie nawet przygotować ręce, które nam pomogą w gestykulacji i pomogą nam w tym lamencie. Wspomnę znowu o moich sąsiadach. Trudno. Już i tak się dziwnie na mnie patrzą. Dobra. Zaczniemy sobie. Czyli wydobywamy serię bardzo dziwnych, lamentujących dźwięków i odgłosów. I uwaga, teraz proszę Was, żeby to było łączone. Czyli, że jak zaczynamy lamentować, mogą być to przedziwne konfiguracje słów, dźwięków, jakichś dziwnych Waszych tworów,
ale niech to będzie ciągłe. Czyli nie, łajajaja, skończyłam. Nie, nie, nie. Uwaga, bierzemy oddech, pamiętamy o przeponie i o luzie w naszym gardziołku i zaczynamy lament number one, numer jeden. I tak możemy w nieskończoność. Chodzi o to, pracujemy głównie rezonatorem górnym tutaj i jęczymy. Taki jęk, bardzo Was proszę, czekam na Wasze nagranie, chcę to zobaczyć, to naprawdę musi być super zabawne, tak naprawdę. Dobra, czyli mieliśmy płaczki. Teraz uwaga, coś, co bardzo często wykorzystuje się w bajkach, kiedy pokazujemy, że płaczemy. I teraz uwaga, płacz jest zazwyczaj przerywany. Spróbujcie. Czy też podobnie do śmiechu są to spięcia przepony. Nasze mięśnie tutaj wydają impuls. I teraz spróbujmy sobie popracować z tymi mięśniami i z tym impulsem. Dobra. Słyszycie, że jest... Czyli jakby troszkę płacz nie da się uniknąć, żeby nie był gardłowy. Musimy, tylko wszystko bezpiecznie, wydać, musimy dać ha. To może spróbujmy od a, jest dźwięk. Możemy płakać nisko. Ale raczej płacz wyższy jest bardziej wiarygodny. Dobrze, jeszcze raz serię takich impulsów przeponowych. Postarajcie się, żeby Wasz płacz, pomimo że my teraz nie gramy tego, nie chcę, żeby to było wiarygodne w sensie emocji, intencji, żeby Wasz płacz zabrzmiał wiarygodnie. Dobra. Kładziemy sobie, możemy sobie położyć rękę na brzuchu i spróbujmy. Znowu to samo jak ze śmiechem. Wolno, wolno. Szybciej, 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 szybciej. Pauza. Cała muzyka tu jest do tworzenia. Całe zestawy. Dobra. Spróbujmy. Spróbujcie to, proszę. Ogarnąć ten wiarygodny płacz i te spięcia brzucha. A teraz sobie trochę spróbujemy wkroczyć na wyższy level. Czyli to będzie taki płaczolament, czyli zadanie 3 to jest płaczolament. Czyli łączymy zadanie numer 1, czyli płaczki z naszą przeponą i z tymi impulsami. No i to już spróbuję nie robić tego jakoś super głośno, ale dobra. Rozumiecie? Czyli tu lamentuję, a tu podbijam. Czyli nie, że sam lament, sama. Czyli łączymy do kupy te dwa płacze i wtedy już mamy efekt taki histeryczny. Już tutaj jest jakaś scena histerii i to jeżeli podłożymy pod to jeszcze emocje, intencje, to w ogóle będzie super. Dobra, ostatnia próbka. Przepraszam, że się tak rozglądam, ale naprawdę nie chcę się drzeć na cały budynek. Chociaż dla Was wszystko. Uwaga, zacznę sobie od spięć. Czekam na Wasze nagrania. Z niecierpliwością komentujcie, próbujcie różne rodzaje płaczu, ale proszę Was o te trzy, żebyście sobie te trzy ćwiczenia wykonali, czyli sam lament hiszpański, potem spięcia impulsy i potem histeria jakby płaczowa łączona razem. Pozdrawiam Was, kochani,
miłego, miłego dnia. Trzymajcie się i buziaki w dziubaki.